Dojedziecie do Sanktuarium Chrystusa Króla, to spod tego sanktuarium jest taki widok. Chyba najlepsza możliwa panorama Lizbony. Natomiast samo sanktuarium mieści się tutaj. Można sobie wjechać za 6 euro na ten taras i zobaczyć to samo, co my przed chwilą, tylko że z wysokości 30 metrów wyżej. Także tak to wygląda. I to mamy fado na żywo. Moi drodzy, ogólnie Portugalia słynie z fado, czyli z muzyki granej, śpiewanej przez kobiety, które zostały opuszczone przez swoich mężczyzn, którzy to wypływali w żeglugę. I teraz do czego zmierzam? Są takie uliczki, gdzie macie wprost knajpy. Wchodząc do takiej knajpy, możecie napotkać po prostu kogoś, kto śpiewa. I tutaj, jeżeli spojrzycie, o tu, ta pani ubrana na biało właśnie w tej chwili śpiewa. Można sobie usiąść, coś zjeść, zobaczcie zresztą, jak to wygląda. Chwilę wcześniej była tutaj inna pani, gdzie troszeczkę lepiej się to nagrało. Też śpiewała, miała zdecydowanie lepszy głos. Ale tak, no po prostu takie miejsca są i tyle. Co więcej, ceny w nich są normalne, to znaczy jest tak samo drogo jak wszędzie. Nie ma w tym absolutnie nic nadzwyczajnego. Ale dobre jest to, że przez to, że jest muzyka, to nie doliczają dodatkowej kwoty do, nie wiem, do posiłku, do kawy, do ciasta, do czego tam zamawiacie. Także tak, jeżeli ktoś chce poczuć taki typowo portugalski klimat, to jak najbardziej takie miejsca wieczorem są dostępne. Na przykład jestem pod numerem 9, tylko jeszcze nie wiem, na jakiej ulicy. Obok Don Mateo, naprzeciwko Rafael Cellar. No. I chyba jedno z lepszych miejsc, bo powiem wam, dużo szukałem i no i znaleźliśmy dopiero tutaj taki całkiem spoko, gdzie jest dużo lokalsów, dużo turystów i tyle. Także fado w Portugalii. Maior a mais pena, e de trás me dá cantinho.